Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie o rzeczy niezmiernie ważnej, mianowicie zamierzam wam powiedzieć, dlaczego zbieram Niemcy, a na przykład nie zbieram Polski, nie wiem, Włoch czy Francji. Chcę wam powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że zacząłem te Niemcy zbierać, uzasadnić to. Słuchajcie, właściwie odpowiedzią na to pytanie jest dokładnie ta mapa. Zaczynając zbierać monety, tak jak wcześniej wam mówiłem, kupowałem wszystko, co się błyszczało i ładnie wyglądało i nie było zbyt drogie. Ale później zdałem sobie sprawę, że najlepiej zainwestować, zacząć zbierać, kolekcjonować jakieś monety historyczne, które naprawdę, którymi ktoś mógł płacić kiedyś i które są piękne, bo to było podstawowym warunkiem. Moneta musiała być piękna. Drugi warunek nadszedł po pewnym okresie opamiętania się, mianowicie moneta nie mogła być zbyt droga. Trzeci warunek, to już jak wgłębiłem się w numizmatykę, wyszło samo z siebie, mianowicie to musiał być taki okres mennictwa, gdzie występowała niezmiernie duża powtarzalność monet. Słuchajcie, nie zawsze monety wyglądały tak ładnie jak dzisiaj, czy tak ładnie jak właśnie w tych latach, których ja zbierałem, 1815-1866, a właściwie nie 1866, tylko do 1918. Najpierw były monety bardzo bezkształtne, monety tak zwane bezrantowe, wycinane z blachy, po prostu one różniły się od siebie, to po pierwsze, i te najpiękniejsze egzemplarze są bardzo drogie. Słuchajcie, są naprawdę tak drogie, że ja na pewno nie mogę sobie pozwolić. Więc musiałem trzeźwo podejść do sprawy i wyznaczyłem sobie taki cel, że miesięcznie, powiedzmy, no różnie to było. Jest taki miesiąc, że mogę sobie kupić, przeznaczyć na monety na przykład kilkaset złotych, typu 400 złotych, może nawet 500, a jest taki miesiąc, w którym nic nie mogę, a wręcz mi brakuje pieniędzy, prawda? Czyli to nie mogły być monety bardzo drogie. Kolejna sprawa jest taka, że absolutnie nie fascynuje mnie zbieranie monet rocznikami lub mennicami. Dla tych, którzy nie zbierają, mogę powiedzieć, że istnieje kilka wersji w zależności od mennicy poszczególnej monety. Zazwyczaj to się objawia jakąś literką na monecie i są ludzie, którzy na przykład pięciomarkówkę zbierają z kilku innych mennic. To jest moneta taka sama, różni się tym, tylko tym szczegółem. Dodatkowo są ludzie, którzy zbierają rocznikami, na przykład pięciomarkówka z jakimś tam królem była bita w latach, powiedzmy, od 76 roku do, powiedzmy, 86, czyli mamy 10 monet. I jeżeli kupuję jakąś pięciomarkówkę, jakiś talar i tak dalej, to absolutnie nie zwracam uwagi, czy to jest rzadki talar, czy to jest talar z jakiejś określonej mennicy. Dla mnie ważny jest stan tej monety, natomiast to, czy wybite zostało 10 tysięcy czy 100 tysięcy, nie ma na mnie kompletnie żadnego znaczenia. Wiadomo, że ma to znaczenie w cenie przy zakupie, ale tak jak mówię, ja mogę nawet te najtańsze mieć, ważne, żeby to był dobry stan. No i cóż, zacząłem wtedy, przez cały ten czas będę wam po prostu wyświetlał zdjęcia monet niemieckich, które ja zbieram. Tak, żeby coś się działo na ekranie, żebyście się po prostu nie zanudzili. No i cóż, moi drodzy, katalog jest podstawową rzeczą, katalog monet świata i zacząłem wertowanie. Gdzie były najpiękniejsze monety? I przede wszystkim jeszcze jeden warunek musiał być spełniony. To musiało być takie państwo, gdzie jest wielka różnorodność monet, nie tylko takich w granicach, powiedzmy, od 100 do 200 zł, taka mniej więcej cena mnie najbardziej interesowała, ale także, żeby były jakieś fajne monety, na przykład po 300 zł, ale również, żeby były jakieś fajne monety, na przykład po 50 zł, prawda? I tutaj to moje pole wyboru troszeczkę się zwęziło. No i doszedł jeszcze jeden warunek, to musiały być monety, które są chodliwe i monety, które są ogólnie dostępne, prawda? Z każdym tym kryterium praktycznie to moje pole działania, pole wyboru się mocno zawężało. Niestety. I w końcu wybór był oczywisty. Otóż wybrałem Niemcy.
To, co tutaj widzicie, to twór zwany niemiecką Rzeszą. Tutaj akurat jest mapka od 71, ale tutaj jest wcześniej, jeszcze Austria należała. Ja Austrii tak za bardzo nie zbieram, chociaż troszeczkę tam monet z Austrii mam. Najbardziej interesowały mnie właściwie Prusy, ale słuchajcie, później wgłębiłem się troszeczkę w to i zobaczyłem, że to było niezwykłe, co się działo z niemieckimi monetami. Mianowicie Niemcy miały mnóstwo królestw, księstw, wielkich księstw, a nawet wolne miasta. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że każdy z tych tworów, czyli na przykład tutaj mamy Prusy, mamy Wittenbergię, mamy Hesję, mamy Badenię, każdy z tych ustrojstw miało własne monety, moi drodzy. Tak jest. Mieli własnych władców, nawet miasta. To jest najciekawsze. Słuchajcie, są miasta takie na przykład jak Frankfurt, które mają, kurczę, no mnóstwo monet. Naprawdę różnorodność jest ogromna, co chyba będziecie przez cały ten film oglądać na ekranie. Okres, który sobie wybrałem, czyli mniej więcej od 1800 roku. To jest też bardzo ważna sprawa, ponieważ wtedy czułem się na siłach ocenić, czy moneta jest oryginalna, czy nie. Niestety przed 1800 rokiem trzeba, kurczę, już się zagłębić tak dosyć mocno w tą numizmatykę, ponieważ zdarzają się takie falsyfikaty, których się po prostu nie odróżni. Natomiast w tym okresie, w którym ja zmieniam, monety były bite, jednakowe po prostu. Bardzo łatwo jest falsyfikaty wyłapać, zresztą tych falsyfikatów za dużo nie ma, ponieważ monety nie są aż takie drogie. I wreszcie ostatni warunek. Bardzo podobają mi się niemieckie orły, naprawdę, zwłaszcza pruskie, to jest mistrzostwo świata, pruskie orły. Dodatkowo Niemcy, znani ze swojej solidności, prawda, bili bardzo głęboko. Uwierzcie mi, że moneta bita we Włoszech na przykład, a moneta bita we Francji, a moneta bita w Niemczech, no to jest niebo a ziemia. Głębokość bicia monet niemieckich jest fantastyczna. Oczywiście zdarzają się jakieś od tego odstępstwa, ale ogólnie taka jest reguła. Czyli podstawową rzeczą było to, że jeżeli mam, powiedzmy, w tym miesiącu 90 zł, niech to będzie 90 zł i za to mogę kupić monetę lub monety, to wejdę sobie na jakiś portal aukcyjny, a w następnym odcinku numizmatyki powiem wam dokładnie, gdzie monety kupuję i gdzie polecam kupować. Także za te 90 zł, zbierając monety niemieckie, mogę sobie wejść gdzieś do sklepu albo na aukcję i po prostu kupić, bo na 100% znajdę takie monety, które mnie interesują. Jest tego tak wielka różnorodność, że po prostu no szok. Zwłaszcza, że także mniejsze monety niemieckie, takie na przykład jak nominały jak 1 grosz, albo na przykład 2,5 grosza, 1/6 talara, chociaż tutaj to już są ceny niestety wyższe. Bardzo mało jest takich o tym nominale 1/6 talara, które dałoby się kupić za 90 zł. Ale jednak coś tam by można było kupić. Może coś z Saksonii, może coś na przykład z Prus właśnie. I teraz pytanie kolejne, a dlaczego nie polskie? No, powiedziałem wam, jakie lata mnie interesują i powiedziałem wam, dlaczego wtedy monety zaczęły mieć te naprawdę fantastyczne wizerunki. No a niestety Polski, jak wiecie, nie było, nie mieliśmy swoich monet. I nawet później, jak już odzyskaliśmy, to niestety, kurczę, to jest właśnie największy problem Polaków. W tym okresie największego chyba rozkwitu, tych najpiękniejszych, dla mnie oczywiście mówię, najpiękniejszych monet, Polacy nie mają nic praktycznie, no ponieważ, kurczę, nie było nas wtedy na mapie. Jestem przekonany, że mielibyśmy naprawdę piękne monety. No jeżeli ktoś z was powie, no ale zaraz, dlaczego nie zbierasz na przykład przed zaborami polskich monet? Słuchajcie, po prostu mnie na to nie stać. No, chciałbym monety takie, które jakoś wyglądają, czyli powiedzmy, to by musiały być, nie wiem, prawdopodobnie 1/2 talara czy talar. A to są ceny po prostu kosmiczne, no nie na moją kieszeń. No monety kosztują, nie wiem, powiedzmy, nie tak jak w niemieckich, że powiedzmy od 20 zł w górę, tylko tutaj mamy od na przykład 500 czy 1000 zł w górę, także i to wcale nie takie super stany. Także, no, niestety polskich monet nie zbieram i nawet nie zamierzam zbierać.
a monety powojenne albo z okresu pomiędzy I a II wojną światową, po prostu te monety polskie mi się nie podobają. Najzwyczajniej w świecie mi się nie podobają. Jak porównam je do talarów pruskich, czy nawet marek pruskich, oczywiście tych o nominale nie jednej marki, tylko tam dwie marki, trzy marki, czy pięć marek, no to te polskie monety bladziutko. Nie wiem, kto je projektował, ale naprawdę słabe wizerunki, takie proste, toporne wizerunki. Oczywiście zdarzają się wyjątki, nie powiem, natomiast ogólnie jest tym dramatycznie. Pewnym tylko takim ewenementem zbierałem, bo niestety miałem dosyć ciężką sytuację finansową, musiałem swoją kolekcję talarów sprzedać. Zbierałem talary strzeleckie, szwajcarskie. No niestety, musiałem się ich pozbyć, po prostu potrzebowałem pieniędzy. Były o wiele ważniejsze rzeczy na głowie niż hobby. Ale może kiedyś, nie wiem, jak wygram w Totka, to na pewno, kurczę, odkupiłbym troszkę talarów strzeleckich. Bo jeżeli chodzi o nie, to uważam, że są to chyba najpiękniejsze monety, jakie w ogóle wybito w tamtym okresie. Są po prostu niesamowite. Nie mówiąc już o medalach strzeleckich, które są po prostu rewelacyjne. No i cóż, to chyba koniec. Słuchajcie, chciałem tak tylko uzasadnić swój wybór. Teraz chyba wiecie, że ze zbieraniem monet to nie jest coś takiego, jakaś spontaniczna decyzja, że o, to mi się podoba, to od razu zaczynam zbierać. Niestety, tutaj względy ekonomiczne wchodzą i także estetyczne, nie powiem. Można oczywiście europejskie inne monety zbierać, natomiast wizerunki są po prostu dosyć płytkie, co mi się nie podoba, albo jakieś takie są powtarzalne. Oczywiście te zdjęcia, które tutaj wam pokazałem, to nie pochodzą z mojej kolekcji. Słuchajcie, tak bogaty to ja nie jestem. Wybrałem naprawdę jakieś tam fajne zdjęcia talarów, żeby wam się miło oglądało. Natomiast nie myślcie, że to jest moja kolekcja, bo część z tych monet, które tutaj były pokazane, kosztują naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza w tych Stanach. Okej, to tyle. Może napiszcie pod filmem, co wy zbieracie, jeżeli są jacyś kolekcjonerzy, którzy mnie oglądają, którzy ten film widzą, to pochwalcie się, co tam zbieracie. Może ktoś z was też Niemcy zbiera, może są jacyś pasjonaci monet angielskich, bardzo pięknych również. No, jestem ciekawy. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.